Čehov, Čehov, to moja firma. I dzisiaj pewnie wypuścimy jakąś konsolę albo coś takiego. Ja dopiero wstałem, więc mogę być przyjebany, ale wtedy zawsze przychodzą mi do głowy głupie pomysły, więc będzie wam się kurwa podobać. Elegancko. Rasistowskie żarty tuż przed nami, moi, moi drodzy. Dobra, Kick IT to firma, która pojawiła się niedawno. Gandhi od razu zrobiła spore zamieszanie w mediach. Udało jej się 8 godzin za pomocą crowdfundingu sfinansować produkcję nowej konsoli do gier. Konsola OIA. Była technologii podanej ze współczesnych telefonów i tabletów, a gry dystrybuje wyłącznie za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Ciekawe. Ma kształt kości, jest dużo mniejsza od większości gamepadów, ale jej forma nie jest jedyną rzeczą, która jest dobra. Cena nowej konsoli ma wynosić mniej więcej mniej niż 100 punktów. Rozumiem. No dobra, tego owego. My tu coś mieliśmy robić. Co to jest te laboratorium? A, tu konsolę tworzymy. Możemy zrobić konsolę za 11 milionów. Ostatnio narzekałem, mówię, co? 11 milionów? Ale stać nas. Jaką walimy konsolę? Mój ulubiony kolor to jest kolor zielony, więc może konsola Chess od firmy Czechow. Nie wiem, nie wpadłem na inny lepszy pomysł. Za 20 milków? Albo coś takiego, co? Patrzcie, za 30 nawet możemy zrobić, powiedział Eryk. Ja bym zrobił konsolę, nie wiem co daje konsola, może za 30 to mnie trochę popierdoliło, ale za 15? Konsola Chess, lecimy. A, aha, fajno. Fajno, nie? Fajno, fajno. Elegancko. Ile kurwa? 60 milionów, zapomniałem o tym. Dobra, żartowałem z tym jednak. Dużo się strasznie w poprzednich odcinkach grało, działo. W ogóle to możemy znaleźć jakieś, tworzyć nowy silnik, możemy? Nie, ostatnio jakieś chyba stworzyliśmy nowy silnik, ale mamy w kurwę punktów badań ogólnie. Ja bym się tutaj nauczył różnych rzeczy. To nie dobrze, bo konsola będzie warta 8 miliardów, jak postanowię ją zrobić. Nowych tematów już nie mamy, z tego co pamiętam, nie. Widzicie, teraz nie laguje jak klikam. Teraz w ogóle się zatrzymuje giera jak klikam. Chyba tak nie było. Dobra, nie wiem. Strasznie płacimy dużo miesięcznie za dział rozwoju badań, by the way. No i przydałoby się jakąś nową grę stworzyć. Zobaczmy może na jakieś sequelki. Marvel, superbohaterowie, akcja, może... O, może Cybergang, Ciepła Wojna, kolejny ten, może zrobimy sequel. Ja bym zrobił sequel Ciepłej Wojny, bo Zimna Wojna, Letnia Wojna teraz będzie. Kurwa, Gorąca Wojna. Spójrzmy jakiś sequelek. Ja myślę, że sequel się nieźle sprzeda. Zobacz, chłopie, Ciepła Wojna. Ja myślę, że fani czekają na to. Robimy Ciepła Wojna i to będzie normalnie Gorąca Wojna tego. Gra będzie dla wszystkich, ale małe udziały w rynku. PC-ta tylko 9%. Mamy na Mboxa, tylko strategia na Mboxa. No nie wierzę, że strategia na Mboxa ma jakikolwiek sens. Myślę, że tylko i wyłącznie PC. Silnik numer 4, bo zapomnieliśmy go nazwać. I zróbmy. Tutaj robimy coś takiego. Ty, a teraz mi się, kurwa, mucha mnie tu lata. Rozjebię ją. Rozjebię ją. Ty, a to nie jest tak, że to jest pierwsza gra, która wychodzi na ten silnik? Chyba tak. Kurczę, blaszka. Trzeba poklikać. Ja ci kierince, ale siana musimy wydawać na te gry. Żeby teraz nie spierdolić na samym starcie. Dobra, tutaj coś takiego robimy. Fajny rozkos w ogóle. Zobaczę teraz tak z ciekawości na marketing, ile na przykład da nam czasopismo i dema. Też nie zobaczę, bo właściwie 41 milionów siana. No. Ale to, ta mucha jest tak koki. Ta mucha jest strasznie koki. Ta mucha jest młoda. I ona ma wyjebane, nie? Nie boi, chłopie. Ona mi chyba z 30 razy, chłopie, na okularach usiadła. I co tam siedziała, kurwa. Ja mam próbuję. Ona nic, kurwa, wyjebane. Ona jest za młoda. Tu koki. Jep, kok. Ale ja tu jestem, kurwa, noobem w tym teamie. Totalnie chujowy jestem. Dobra, robimy coś takiego. Jest mega dużo błędów. Boże, mam rekord błędów chyba. Ale chyba rekord designu. Nie wiem, czy było jakieś 500 designu. Nie pamiętam. Co tak odcinki co 2 dni wale po 2 mniej więcej i tak już zapomnę w tych 2 dniach co się działo. Ja nauczyłem się montować tą serię, w sensie montuję to i tak. I nagrywać też, bo co za tym idzie, nie muszę ciągle gadać i wiem, że jak popełnię błąd, to sobie najwyżej wytnę albo coś będzie cringe'owe, więc fajnie.
sobie przyszykujesz presety, że kamer nie będę musiał ustawiać za każdym razem przybliżenia kamerki, tylko ustawiam sobie presety i tylko przeciągam sobie i mam przybliżenie kamerki, to fajnie. I bardzo przyjemnie montuję. Nowy projekt badawczy gry AA, czyli AAA, czyli totalnie, nie wiem co w sumie jak się to rozwija, ale chodzi o to, że gigakoks gry. A gdzie to będę mógł znaleźć? Niby nowy projekt, kurwa, ale... A, chyba, że tu będę musiał zapłacić im. No, to bym takie gry AAA robił, takiego wieśmaka. Poka recenzję mnie. Dobra. O, wow. Ty, powiem dziesiąty, to się naprawdę nie spodziewałem na samym starcie. Na samym starcie pierwsza gra, która będzie miała 10-0? No nie mów mi nawet. Ty kurwo jebano z tym Algames. Ale jebany hater, no już mógł dać 10, żeby sobie w tytuł wreszcie zrobił. 10 i taka wielka morda moja. Ja nie mogę teraz. Szefie, nasze badania. No dobra, szefie, szefie. Szefie, robione, szefie. Super. Pokaż mi tu gry AAA, mi tu robisz, rozumiesz? Dowodziliśmy, że potrafimy stworzyć duże gry. Może spróbujemy stworzyć grę tak obszerną i tak świetną jakością, że będzie trzeba wymyślić dla niej specjalną kategorię, co? Na początek może zaopatrzymy termin z sektora finansowego potrójnie. A lub z przemysłu filmowego megahit. Rozpocznij. Proszę mnie się tu nauczyć. Dobra, zimna wojna jest koksem. Tak, jak przypuszczałem. Proszę mnie tu się nauczyć jakieś gry MMO. Ta, widzę, że ponad 500. Ty, proszę mnie tu raport o grze ciepła wojna. Nie, gorąca wojna. Ty się nauczysz kursy szkolenia. Czemu nie? Ty, swoją drogą, to jest ranking numer 1. Maśno. Firma Czechów znów nas zaskoczyła. Dobra, dobra. Spodziewałem się, myślałem, że naprawdę to jest pierwsze. A tu proszę, gorąca wojna megahit. O kurwa, po 10 milionów. Ty, może wreszcie. Myślicie, że siądzie? Konsolka? Tylko bym musiał. A chuj, średnie stoisko. Bym musiał tego. Bym musiał to przede wszystkim robić nową grę. Oddaj za ma. Nie no, ja już mam tyle fanów, że ja to sprzedam teraz. Mam za dużo tego. Ile dostałem? Siana? Ile? 50 tysięcy? Ej, dobra. Kiedy branża pogodziła się już z powolnym upadkiem rynku gier PC-owych, jest coraz więcej produkcji tworzonych się na specjalną konsolę. Nagle dochodzą do nas sygnały, że rynek komputerów może się odrodzić. Nocne i niedrogi sprzęt, coraz większa scena niezależnych twórców oraz zwiększenie popularności crowdfundingu. Wydaje się, że rynek PC będzie rósł w siłę. A szkoda, że teraz, żeby kupić dobry komputer, potrzebujesz wydać jakieś 10 tysięcy złotych albo 2000 na X-a. Chyba konsolę się mega bardziej opłaca. Ja tylko mam peceta dlatego, że nagrywam filmy. Też normalnie dość bym napierdalał na konsoli. Ale chcę mieć w miarę dobrego peceta. Chociaż ja mam kompa za 6000 i Far Cry 4 nie jestem w stanie nagrać w 2K. Rozumiesz? Pojebane to jest. Pojebane ile siana trzeba wydobyć na, żeby sobie tego. Chyba ten komputer zostanie i po prostu zamiast ulepszać go w nowe karty graficzne i tak dalej, to zakupię tak zwaną konsolkę i po prostu będę przechwytywał konsolkę na kompie. Chyba tak zrobię. Na przyszłe lata. A tutaj będziemy sobie grali w takie małe właśnie indie gierki, jak Game Dev Tycoon i tak dalej. A przy okazji, jak będę miał nową konsolę, to będę mógł grywać gierki na premiery, jak Cyberpunk i tak dalej, więc będą gry premierowe zawsze tutaj, w najwyższej jakości 4K. Jaki jest plan? A co będzie, to zobaczymy. Dobra, wydaje mi się, że ja bym stworzył sequel kolejny. Nie wiem, czy dwa sequele tak po sobie one się kurczę, no sprzedadzą fajnie, ale Cybergang? Ja bym zrobił Cyberganka. Cybergang 208. MMO? Nie, MMO nie. Dla dorosłych duża. To jest RPG? RPG na Mboxa? Dobra, róbmy. Grafika 3D oczywiście, ledzymy. Ledzymy, żeby fajnie nam siadło popularność z tego względu, że niedługo będzie konwent. G3. Dobra, tutaj coś takiego. Ale mamy w kurwę siana, aż mi się nie chce. Aż mi się mega nie chce. A w ogóle ranking 2, ranking 1. Nie wiem, czy to mówiłem. Powalone. Jesteśmy numer 1. Numeros unos. Po raz pierwszy. Ja zawsze miałem taki problem w swoim życiu, że zawsze byłem drugi. 1 100 000 osób. Które stanowisko? 28 miejsce. Ale mega dużo rozgłosu tutaj da się opłaca. Ja nie wiem, czy nie przerwać działu badań i nie zrobić konsoli. Wiecie? Stop, kurwa. Koniec, powiedziałem. Nie ma budżetu. Robimy tak? Z tego względu, słuchajcie, że naprawdę chcę zrobić konsolę i zobaczyć w tym odcinku i zobaczyć o co chodzi z tą konsolą. A czas zawsze jak stanę to minę potwornie szybko. Jak to już minęło 16 minut nagrywania u mnie? Powalone to jest. Różne inteligencje, nieważne. Projekt poziomów. Teraz nie pamiętam. Projekt poziomów w RPG. Chyba kurwa ważne, tak tyle może. Chyba coś takiego ja bym dał. No wypierdalaj. Nie no kurwa. Dobra, tutaj walimy coś takiego. Wiktor Ward jest trochę przeciążony, ale będzie git. Dobrze, robimy tą gierkę, bo tam rozgłos będzie. To jest niesamowite, jak nasz głos ogólnie się zmienia, pod względem, ton naszego głosu się zmienia pod względem tego,
jak bardzo jesteśmy na jakiś dany temat podekscytowani czy coś takiego. Na przykład pro tip, pisałem to kiedyś, grafika w RPG chyba ważna, co? Projekt świata chyba ważniejszy niż grafika, ale niedużo. Tak wydaje, kurwa, my ty, o dziwo nie wiem nic za dużo o tych grafikach, żeby tu koksy jakieś największe. Dobra. I tu robimy coś takiego. Szczerze mówiąc, kurde, myślałem, że naprawdę mamy większą wiedzę. Pro tip. Jak laska, z tego co słyszałem, jak laska mówi, tym niżej mówi, tym niżej ma swój głos, tym jest taki bardziej jak ja teraz. To znaczy, że tym mniej cię lubi. O, jak mówi takim, wiesz? Co chodzi? To znaczy, że ci lubi. Czytałem tak kiedyś. Tylko sam mogę przeczytać. To mam. Ale z pro tipa, no. Ale mam w kurwę siana. Zajebiście, bo nic nie wydajemy na ten zajebany dział rozwoju badań, więc... Dobra, jest rekord designu, więc wszystko powinno być chyba miodzio gites, tego owego, super wzrost płacy, nowy projekt badawczy. No właśnie tutaj poproszę mnie badania. Grafika nowa, super. Kurczę, tylko szkoda, że to tak mało tych punktów mamy. Kurde, ja bym wszystkim tu szkolenia zrobił. Na urlop. Na urlop. Oka. O kurde. I od się kręca. 10? Kolejna dziesiątka? Kurwa, hejterzy z Informed Gamer. I zawsze będzie 10, 10, 10 i jedna dziewiątka od frajerów jakiś. Nie wytrzymy. Zawsze przyjdzie mi ktoś dzień rozpierdolić z tych firm. Można ich jakoś przekupić? Ty, milion w jeden dzień to się chyba jeszcze nie udało. Mieliśmy taki hype. 2,2 miliony. Dobra, mam 80 milionów, by the way. Możemy nową konsolę, jak to było? To była konsola CES, nie? I z wyglądem ja bym chciał zieloną konsolę, chociaż bardziej mi się szczerze podoba ta. Ja bym chciał zieloną. O, coś tego, coś takiego. Zresztą ma... Dobra, zróbmy takiego, bardzo podobna do X, ale chuj. Budżet działu kontroli badań, to ja bym zrobił coś takiego, może na pół. O. No i tutaj walimy chyba wszystko na dziurę, co? Ledzymy. 61 milionów za konsolę. Produkcja. Ale jak to jest, że mam aha, bo to... Co? O co chodzi? Czemu jeszcze im płacę? Jeżeli nie jesteś jeszcze fanem cyberganga, na urlop, kurwa, ale se płuca zniszczyłem, gado, na urlop. Dobra, pierdolimy se zlecenie pastem, zrobić raport o grze. Ja pierdolę, zarobiliśmy 70 milionów z tej gry. Wszystko skończy się długie oczekiwanie fanów Mboxa na nową wersję konsoli Microsoft. Mirkonow to ogłosił, że Inbox One, kurwa, już Xbox One? My jakieś zacofani pewnie będziemy z tą konsolą, nikt jej nie kupi. Kolejny sequel, co? Myślę. Czy nie? Kurde, nie wiem. A co to jest? A, to już było. To wirtualny zwierzak? Kolejny sequel wirtualnego zwierzaka? I ja cię kręcę. Możemy zrobić. Tamagotchi. Czy... Nie wiem, jak się pisze Tamagotchi, więc robimy coś takiego. A później ja bym zrobił grę MMO ogólnie. Ty! Ale PC-te wystrzeliły. O kurde, zajebiście. Dobra, na silniku 4 lecimy. Czuję, że to może nie wyjść z trzeci sequel gierki. Ale konsola PlayStation 4 już. A gdzie moja konsola? Proszę tu kurwa zapierdalać z badaniami szybciutko. I nie denerwować. Przydałoby się już gry AAA robić, bo nas konkurencja wyścignie. Wiecie, że dopiero niedawno się zorientowałem, że oni, że gra automatycznie mi to ustawia, kto gdzie pracuje? Dopiero niedawno się o tym naprawdę zorientowałem. Wcześniej nie miałem zielonego pojęcia, że gra sama tak potrafi. Ale i ojca. Dobra, robimy tu coś takiego. Miał badań i rozwoju, to możemy też płacić 3 miliony. Mam mega duże siano. Po gwałtownych reakcjach na kontrowersyjne funkcje nadchodzącego Mboxa, One firma Mirkonow to opublikowała dzisiaj oświadczenie zapowiadające zmianę planów. Okazuje się, że Mbox One nie będzie potrzebował ciągłego połączenia z internetem, nie będzie nakładać ograniczeń na sprzedaż gier i sposób dzielenia się nim. Na tę zmianę z pewnością wpłynęli gracze. Jest problem, panowie. To nie mały. Okazuje się, że nie mamy wystarczających ludzi od techu. To dziwne. Ale robimy coś takiego, powinno być git. A strasznie dużo technologii chyba musimy w ten wirtualny zwierzak. A mimo tego design mamy większy, nie wiem jak to działa. Płaty miesięczne 10 milionów tego. Cybergang została o kurwa, gra za 110 milionów, już mam tytuł. Najgorsze jest to, że ja mam coś w mózgu, ja nie potrafię nazywać odcinków po nagraniu. Ja powinienem stop i nazwać kurwa, bo jestem świeżo. A tak spędzam pół godziny, żeby znaleźć odpowiedni tytuł następnym razem. Nie wiem dlaczego nie nazywam tych odcinków od razu. Takie kurwa głupie z mojej strony. Dźwięki w symulacji, a to ciekawe. Kurde, chyba nieważne, co? Chyba tak o, na projekcie świata ja bym walnął. A to wtedy grafika taka ważna? Nie, to dźwięki ważne jednak, mega ważne chyba w symulacji były. Dobra, coś takiego, tylko Markus Stoffer Fader będzie przeciążony, kurczę. No dobra, niech będzie, zobaczymy. O, jakieś tam średnie stoisko. O, chyba rekord designu. Ale my jakąś dzisiaj zadobytujesz Mbox One'a, my jakąś zacofaną konsolę, czes mamy, ty.
Kurwa, wygląda jak z 97 PlayStation 1. 1 139 tysięcy, spoko. Mamy już 1 000 000 fanów, lol. Najwyższy czas, aby pokazać. Tak, przygotuj informację. Firma Czechów znana z produkcji gry Krzysiek Kolumb właśnie ogłosiła, że pracuje nad własną konsolą do gier. CES, bo tak ma nazywać się wspomniana konsola, będzie rywalizować z high-endowymi platformami Micronoftu i Wony. Nie możemy się już doczekać. Super. I gry będziemy na swoją konsolę robić? Pewnie nie, jeżeli będzie chujowa. Nie ma rekordu, to nie wiem, rekord jest 700 designu, pojebane. Dobra, wydajmy gier, mamy mega duży hype chyba, nie? Z 500 był. Pojebany hype był. No chujoza. Tak myślałem. Nie warto zrobić trzeciego sequela. Znaczy, nie jest najgorzej, w sensie, siano zarobimy, zarobimy. Fanów zyskamy, zyskamy, ale mogło być lepiej. To prawda. O kurwa, już jakie zajebiste kompy teraz są. Już ten czas jest. Już ten czas, widzowie. Kurde, ja bym naprawdę chciał najlepsze wszystko robić, ale nie stać mnie. Jakieś dźwięki przez scenę, coś tego, owego. O kurwa, ale chujowa strzela. 400 tysięcy. Pierwszy raz mieliśmy 1 000 000 coś. Średnio. No ponad czterokrotnie gorsza sprzedaż. Tragedie jest, oni mi że gratulują. O, 70 milionów, spoko. Dzisiaj zadebiutuje konsola. Ja bym moją konsolę za... A, już jest. Wydaje się dzisiaj konsolę CES. Wygląda na to, że platforma nie ma szans z konkurencją, ale przekonaliśmy się, co myślą o niej gracze. Wszystko wskazuje na to, że posiada długą listę rozwiązań technologicznych. To dobry znak. Dzięki temu urządzenie zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza gier. Pierwsze testy wykazają, że jakość wykonania konsoli jest przeciętna. Urządzenie nie będzie działać wiecznie, ale ogólnie rzecz biorąc nie powinno być wielu usterek. Podsumowując, sądzimy, że konsola całkiem nieźle poradzi sobie na rynku i będzie dobrym uzupełnieniem obecnej ofery dla gracza. Jo, cię kręca. A mogę już nową zrobić? Ale znowu wydam 78 milionów na nową konsolę. Pierdolę tamte konsole. Jeden raz już było dobrze. Dostajemy jakieś siano z tego, czy co my dostajemy? Wypuściliśmy sequel. No widzę właśnie. Ta konsola właśnie do sklepu, na sklepy, na sklepowe półki. Konsole do gier są to złożone maszyny. Tak pamiętaj, że sprzedając wiele sztuk, które z nich mogą wymagać naprawy. Podczas konsola jest sprzedaży, twój zespół musi wypracować punkty konserwacji. Liczba otrzymywanych punktów zależy od jakości konsoli oraz wyniku sprzedaży. Staje się przekazywać do laboratorium odpowiednią ilość pieniędzy, bo twoi pracownicy będą musieli najwyższy poziom usług konserwacyjnych. W przeciwnym wypadku zbyt długie oczekiwanie na naprawę konsoli wywoła niechęć klientów. Możesz sprawdzić, jak sobie radzi twoja ekipa w karcie informacyjny. Nie w karcie informacyjnej jakiej? Ja bym tam z milion. Bo z 500 tysięcy? Coś takiego. Dobra. Dostajemy siano? Konsoli? No to pewnie, że dostajemy. Dobra, zajebiście. Ty. No pewnie, że się sprzeda. Właśnie, bo ja nie do końca byłem pewien, czy my siano dostajemy, kurde. Propozycja, odszyfruj. Z konsoli. A dostajemy, to super. Mam do ciebie na naszej agencji klucz systemu z twojej konkurencji. Zabotuj. Szefie, zakończyliśmy badania. AAA. Super. Teraz zacznijcie robić Kryptonim Grid, czymkolwiek to jest. Poproszę, a wy się już zacznijcie nową konsolę robić, co? Czy może lepiej nie na razie? Może lepiej nie. Dobra, żartowałem. Czas na kolejny sequel, bo my mamy tyle dobrych gierek, że myślę, że spokojnie. Marvel to będzie ostatni sequel i później się zajmie. Chyba, że zrobimy coś fajnego, na przykład MMO gierę. MMO postapo? MMO też tajemnice? MMO szpiedzy może. Walki, hakowanie. MMO obcych? Kurczę, brzmi nawet nieźle. Symulacyjna gra MMO, przygodowa gra MMO, obcy RPG MMO, strategiczne MMO. To jest dobre połączenie. Obcy strategia jest dobrym połączeniem? O kurwa, ile? 40 milionów z AAA MMO. Ciekawe. Dobra, no to co? No chyba to zrobimy obcy strategia, mi się wydaje. I nikt nie obsługuje gier MMO. O kurwa, to ja się muszę. Ej, to zróbmy bez MMO. Po prostu tego. Strategia, obcy, AAA, tego. Dobra, no zróbmy. Jakiś nowy tutaj, wreszcie nową gierkę, a nie tylko na sequelach lecimy. Kurwa, nie dajemy do końca rady obsługiwać ludzi. Na 2 miesiące konsola Xbox zostanie wycofana. 105 milionów, już nie wiem, co tu się dzieje, widzowie. Za dużo rzeczy. A my przecież nie robiliśmy też strategii, bo widzę, że dobrze paski są ułożone. O, tu robimy coś takiego. Kurwa, no, proszę mnie tutaj. Laboratorium sprzętowe, o tu. Dał wam tutaj budżet zwiększyć, kurde, bo wy nie dajecie rady. Ja tam mogę ci wycofana, zrobione pieniądze. 23 miliony. Mogło być lepiej, ale mamy 120 milionów, więc chyba najgorzej to ogólnie nie jest. Bardzo popularny ostatni gatunek gier przygodowa. Kurczę, niedobrze. Mógłbym wcześniej dostać taką informację. Konsola Mbox nie jest już dostępna. Epoch Games ogłosiła, że stała się ofiarą aktu sabotażu. Epoch Game. Tak, bo teraz ja grałem. Przecież ja grałem jeszcze w tego. Game Dev Tycoona, to przecież jeszcze nie było w tego. W ogóle. Jak to się ta gra nazywa od Epic Game? No to wiecie, to Fortnite. Jeszcze tego nie było. Trochę się pozmieniało na świecie, odkąd.
Ostatni raz usiadłem tutaj do giereczki. Kurwa, nie mam ziomków od techu. Tech, tech. Oga, coś takiego robimy tutaj. Fajnie, trochę zarabiamy z tego. Konsoli. Pewnie opłacało się zrobić konsolę w sumie. Tylko duży jakby budżet inwestycji. A ja mogę zobaczyć, jak dobrze mi idzie na rynku konsolowym, czy nie? Ja mogę grę zrobić na swoją konsolę? Pewnie mogę, ale pewnie 10 na dnie, kurwa. To 1 800 000 sztuk. Nie, Xbox sprzedał się w miliardzie albo coś. O, tutaj robimy coś takiego. Kurde, strasznie dużo nam pochłonęła zasobów ta gierka do zrobienia. Moją drogą. No to, a, bo to jest AAA. No ma to sens. Musimy się trochę napocić, no tak. Nie jakoś turbo dużo wydaliśmy na tego AAA. Fajnie by było, jakby na pewno było Bomben G3, zanim to wypuścimy. Stało się. Nasza platforma dystrybucji online nosi nazwę Grid. W związku z tym stworzyliśmy własną konsolę. A, z tym, że stworzyliśmy własną konsolę, dodaliśmy do niej obsługę naszej internetowej platformy. Znacznie zwiększyć udział w rynku. Grid generuje zysk każdego miesiąca, co powinno zwiększyć zdolności tworzenia nowych gier. Super. Z tej strony Christopher, podobno. Tak, zgadzam się. Wielu z naszych czytelników ciekawi. A co my robimy? Obcy strategia, no to strategiczny gry po świata. Chyba. Tak bym strzelał. Aha, i wy coś. Co wy robicie? Aha, nabijacie mi na razie badania. O! Bomben G3, ale nie dam rady. Nie będę czekał. Chyba są nowe rekordy. Za dużo rzeczy się dzieje, widzowie. Projekt świata. O, z branży się zgadzałem, super. Mamy jakiś projekt, pokaż. Kampania marketingowa. Okej, podoba mi się to. No i własny konwent, nie? To też fajne. No ale kampania marketingowa brzmi jak coś, co bym chciał, zamiast punktów na razie. Na razie sobie dobrze nam idzie z tymi grami. Na razie punkty badań jest też nieźle, więc naprawmy 7000 błędów, które mamy. Nie powiedzieli twórcy Cyberpunka. Już ten żart był, wie. Uważam, że jest nadal śmieszny. Marcjanie i Tamagotchi 3 i nowa konsolka. Już by się duży konwent przydał. Kurwa, ale jestem Żydem. 126 milionów. 126 milionów mamy na koncie, a ja biorę kurwa średnie stoisko, bo mi żal wydać. Dobra, weźmiemy, będziemy brali teraz duże, bo aż wstyd trochę, nie? 28 miejsce z konsolą, kość. Indie gierki nas kurwa pokonały. Coś tak sądzę. No, wzrost doświadczenia, nowe te projekty badawcze. Tam uczące się AI, spoko. Wszyscy idą na urlop, to ty jeszcze zrób badania. Ty, na urlop, wszyscy na urlop wydukcać. Recenzja Marsja, o kurwa. Ewakuacja. Co? O ja pierdolę. Tak źle to jeszcze nie było dawno, widzowie. Oj. Dobra, ja badań i rozwoju, że anulować mnie tu proszę, kurwa, projekt. A wy nic nie robicie, czemu wy nic nie robicie, jak wam dałem projekt? Już zrobiliście? Ale wy jesteście, kurwa, szybcy. Dobra, no, proszę, niech dział badań i wszystkiego nadupca mi punkty umiejętności, bo... Znaczy punkty badań, bo ja muszę się nauczyć nowe rzeczy. Ale te team fanów giga dużo. No nic, czasem tak jest. Gierka nie wyszła. Dobra, to co? To może jednak sequele pójdziemy, jak na to chujowo poszło. Zróbmy jeszcze jeden sequel, bo widzę, że gra już będzie strasznie dużo nam już. Strasznie długo już mam nagrania, 40 minut, więc latająca deska, niech będzie to sequel, będzie to AAA. Gra się będzie nazywać oczywiście latający statek, będzie dla wszystkich, będzie AAA-em, przygodową. Będzie na PC to no. Idziemy. O kurwa, w dupie jesteśmy. Najgorzej na świecie. Nie wiem, czy mój silnik się nadaje, słuchajcie, do robienia gier AAA. To znowu nie mogę, nic. To się dzieje. Wszystko jest dobrze, halo. A, latający statek, przygodowa. AAA. O, tutaj Marsjanie nie poszły najlepiej. Stwórzmy nową konsolę, co? Poczni projekt? Próbujemy zaprojektować i wprowadzić na rynek sprzętu wypełniający wymagania naszego najnowszego tytułu z kategorii 3AA. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Dobra, konsola Play System już niedostępna. Dobra, tutaj robimy coś takiego. Ktoś kupuje tą konsolę w ogóle? Niby kupują trochę. Już jest czas na nową konsolę, tylko strasznie wolno nam to idzie. Ja bym jeszcze anulował. A może nie jednak. Może nie anulujmy, może dokończmy ten projekt i wtedy zróbmy dopiero własną konsolę. Nintendo zapowiedziała dzisiaj nową przyszłą konsolę Nintendo Swap. Dobra. Prezentacja wywołała mieszane reakcje, wiele osób zgłasza obawy i niejasne jest, jaka jest grupa docelowa użytkowników urządzenia, oraz że rozmija się ono z potrzebami zarówno osób grających okazjonalnie, jak i zagorzałych graczy. Nie zabrakło jednak osób, które nie pod... Dobra. Mamy tu ważniejsze sprawy na głowie. Sztuczna inteligencja w grze przygodowej jest ważna. Kurwa, ja myślę, że projekt poziomów jest znacznie ważniejszy niż to, co jest napisane, w sensie serio. Coś takiego. Nie wierzę, że projekt poziomów w grze przygodowej nie jest ważny. Coś takiego robię.
Nawet jeżeli będzie to tak zwany disaster. To chyba będzie, bo coś widzę, te punkty powolutku lecą. O jest. Jak to się mówi, elegancki moment, żeby coś spierdolić teraz. Błędy. Okazuje się, że Marsjanie ma kilka niewypłytych błędów. Ale to jak ja mam? W trakcie gry stwórz łatkę? No dobra, stwórz łatkę, no. Zawsze czekam z tą łatką, czekam i później nie robię patcha, więc może teraz róbmy. Ale zmęczony jest chłopak, ja nie zauważyłem. Bo to nie mamy ludzi. Wszyscy przepracowani. Coś takiego. O, coś takiego walimy. Nie podoba mi się ten rozgłos. Ogólnie, że jestem niepewny. Myślałem, że nieważne jakie suwaki tutaj nie przesuniemy do góry czy w dół. Nasza gra i tak będzie hitem, bo mamy zajebisty silnik i wszystko mamy zajebiste. A tu poprzednia gierka pokazała, że niekoniecznie. Technologicznie jest do cipy. Designowo jest mega koks. Chyba nigdy nie było tyle designu. Jest mega dużo błędów. Myślę, że może być to taki tak zwany średniak. O, naprawiamy błędy. Nie powiedzieli tego twórcy. Wprowadzono niedawno konsolę na rynek konsoli. Nintendo słabo tworzy burzę w mediach. Nintendo wydało już oficjalne oświadczenie, że kartridże z grami pokryte są bez sensu. To kurwa! Stancje o niezwykle gorzkim smaku. A, żeby dzieci nie lizały. A no, coś było. Pojebane. Chłopy smarują konsole, żeby dzieci nie lizały konsoli i je nie zjadły. Zjebane to. Ale jak działa, to dobrze. Dobra, pierdolnijmy jakieś mega duże stanowisko. Szkoda, że nie ma stanowiska jeszcze dla szefów za 10 milionów. Ale jak mam 90 milionów, to co się będzie pierdolić? Ja bym poczekał, kurwa, na to G3. Kiedy to będzie? Ja sobie poczekam. A mi się nie spieszy. Poczekamy, żeby tutaj hypik, chociaż może lepiej. Nie, no nie zdążę zrobić nowej gry przy okazji. Chyba, że będę czekał 8 tygodni. Kiedy jest to... O, jest. Latający statek. 1,427,000 i jest to stoisko najlepsze. Pochczam. Rozgłos 560 XD. Więc mam nadzieję, że nam wyjdzie. A jak nie wyjdzie, to jest chuj. Milion nowych poziomów. Legenda. Ciągnij 10 poziom dowolną postacią. Proszę. Zaawansowana film. Ale mamy punktów badań. 500. To jest czas, by zrobić nowy silnik. Nie zauważyłem, że chłop musi w ogóle iść na tutaj relaksi, kurwa, nad palemką. Może dlatego, że przypomina lekko Azjatę. Pomyślałem, że... Mamy to. Udało się. Rasistowski żart na sam koniec odcinka musiał być. No tak właśnie niestety, kurwa, przypuszczałem, że będzie to tak zwana chujoza jebana. 3, 4. Nieważne ile razy upadniemy na ziemię, ważne ile razy wstaniemy. My teraz tracimy w kurwę dużo fanów, ale no nic. No szkoda, że miałem największy hype w historii wszystkich. O kurwa, jakie w ogóle chujowa sprzedaż, ty. 100 tysięcy w 2 tygodnie, czyli jakieś 10-krotnie mniej niż jakieś dobre hity, które robiłem. Wydaje mi się, że czas tutaj... Aha, bo my nic nie robimy w tego... działania i rozwoju. Ale to oni punkty robią, to akurat dobrze. Wydaje mi się, że jest to czas, żeby kurwa zrobić jakiś nowy silnik. Ale to oczywiście zrobimy sobie w następnym odcinku. I w ogóle konsolę możemy nową zrobić. To też zrobimy sobie w następnym odcinku. Życzę miłego dnia oraz miłej nocy. Jutro prawdopodobnie godzina 16. Snapchat. Jaki Snapchat? Kto używa Snapchata? Instagram, Twitch, Twitter. Wszystko w opisie. Do zobaczenia. Miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Zawsze czymś cringe'owym muszę dopierdolić na sam koniec.